Jesteśmy w bloku na skrajnie 4. Mam tutaj kolejną windę odłącznikową po Metelince przez Oseno. Takie oświetlenie. Pan wpuścił nas, zapytałem, no i się zgodził. Tutaj macie monitoring. Siema. I tutaj pokażę wam coś, jaka winda tam obok jest i inna niż Oseno. Zaraz wam pokażę. Na chwilę zostawię go. Ale nawet bardzo ładny. Taki sam wzór, co jest na skrajnej 3, to też jest taki sam. Trzyma oświetlenia 10. Na chwilę coś wam pokażę. Jezus Maria. Co wam pokażę za chwilę? To jest nowa winda marki Mida Warszawa. Ale nie będziemy jechali. Ale jest... Przez tą windą, którą jechałem. To jest nowa winda Warszawa. Inna winda niż Oseno. Jeszcze nie widziałem na Brunie Osena takiego. Znaczy, to jest winda Warszawa. Parter. Wolę tylko zutem pojechać, a ta winda Warszawa to złom, więc dobrze, że ją nie jadę. Niestety ma brzydki zapach tutaj i ma słabe oświetlenie. Tutaj mamy żarówki. Jeszcze raz z tego. Tu jest tak samo monitoring. Ale bardzo się cieszę normalnie, że tutaj nagrywam odwłaśnika. Myślałem, że z drugiej strony jest, ale jest dopiero tam wyjście ewakuacyjne i tam jest winda Warszawa. Weźmy jeszcze, przejdźmy na ósmą, żeby się jeszcze przejechać i na parter i będzie... Jest w końcu. Ktoś tam był, ale ja jadę. Ech. Mam nadzieję, że nie dostanę przypowiada na ósmą. Fajny zlot, bardzo mi się on podoba. I od razu na parter. Czy ktoś pojedzie tym Esenem? Znaczy nie Esen, tylko tu windą Warszawa, ja nie będę jechał. Jest winda dwubiegowa, ale rygiel. Dobra, jedziemy. Tu mam piękny szyb widać. Patrzcie, on jest tutaj taki sam panel, jest na skrańczy i tutaj kiedyś prawdopodobnie był pierwskazywacz. Mam przy... Prawie na całym Brunie jest zmodernizowany, jest stare windy są zmodernizowane przez Oseno, tak jak napisał mi użytkownik windzie z Ostrołęki. Nawet z lat 70 ona pochodzi. Jest parter. No i tym zatem się przejechałem. To był ten sam, który jechałem i wszystkie dzięki za filmik i idziemy dalej, cześć.